Hej! Cześć, Melciu. Gdzie jest Krysia? Ha, jej tekturowy budzik znowu musiał się rozkręcić. Cześć. Co my tu mamy? Czy to nowa dziewczyna? Ale to... Krysia? Czy to ty? Tak. Coś nie tak? Czy tak bardzo się zmieniłam? Byłaś... biedna. Cii, nie możesz tego powiedzieć. Wszystko gra. My bogacze w ogóle się nie obrażamy. Jak zdobyłaś tyle pieniędzy? Ach, nie wiem, czy ci powiedzieć, czy nie. Proszę, powiedz nam. Proszę, powiedz. Powiedz nam. Powiedz nam. Dobra, słuchajcie, to było kilka miesięcy temu. Sprzątałam dom. Auć. Uch, udało mi się zrobić połowę. To jest niezłe. Można wykorzystać to jako poduszkę. Ach, to już koniec. Poduszka. Ale to ciężkie. Nie przypominam sobie, żebym wyrzucała cegły. O nie. To nie jest moje. Stój! Zgubiłeś tego. Dziewczyno, czekaj. Próbuję dogonić złodzieja. Chwila. Skąd to masz? Wynosiłam śmieci z mojego... pudełka. I tu... to... Uratowałaś nie tylko mnie, ale całą moją rodzinę. To są nasze rodzinne klejnoty, które zostały dziś skradzione. O, tak, są piękne. I jak sądzę, drogie. Nie. Bezcenne. Wiesz, mam coś dla ciebie. O. O, proszę. To złota karta. Ma 100 milionów lub miliardów. Wiesz, jestem ci bardzo wdzięczna oczywiście, ale... gdzie jesteś? Co mam teraz zrobić? Zostać bogatym, czy... W ten sposób się wzbogaciłam. Wow, to świetne! To chyba dzwonek. Panie Arturze? O, tak, 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 tak. Posłuchajmy jeszcze raz opowieści Krysi, proszę. No dalej! Tak, tak, tak! Dobrze, jeszcze tylko trochę i będzie wszystko. Gdzie mam to wszystko umieścić? Zdecydowanie potrzebuję większej szafki. Albo szafy. Tak, zgadza się. Super. Dziękuję, chłopaki. A pieniądze? No tak. Wow, dziękuję bardzo. Dawaj znać, jeśli czegoś potrzebujesz. Zawsze chętnie pomogę. Tak, tak, jak najbardziej. Idźcie już. Chodźcie do mnie, moi kochani. Nie pozwolę nikomu innemu was mieć. Obiecuję. Potrzebuję was więcej niż innych. Może gdzieś się upuściłaś? Nie, wyskoczyły jakoś i odleciały. Nie mów mi. Chciałaś to wszystko zatrzymać. Nieprawda. Stój! Przegrywy. Przy okazji, ubrania. Ach, i dlaczego mam tyle rzeczy? Bycie pochodzące. Panno Krysiu, co tu się dzieje? O to właśnie chciałam spytać. Nie rozumiem. Dlaczego szafki szkolne nie są zaprojektowane dla uczniów? Mieszczą się w nich wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy. Nie jestem tego pewna. Nie zmieściłam nawet połowy. Może powinienem dać ci moje biuro jako szafkę? To świetny pomysł. Ile? Co? To niemożliwe! $1000? To jest gabinet dyrektora, a nie magazyn.
10 000 dolarów. A gdzie ja będę? 100 000 dolarów. Milion! Panno Amelio? A, kto tam jest? Panno Amelio, jestem tutaj. Mówi dyrektor. Pan Poldek? Tak, tak, to ja. Co pan tu robi? To jest moje tymczasowe biuro. A co ze starym? To nieważne. Tak czy inaczej będziemy mieli tutaj spotkanie nauczycieli. Auć. Nie wszyscy naraz. Ale... Idź. Może nie jest tak źle. Dobrze. I połóż to tutaj. Aha. Mogłeś to postawić gdzie indziej. To biuro dyrektora. Już nie. Teraz to moja szafka. Szafka? Wow, tak można? Jak widzisz? Dla bogatych wszystko jest możliwe. Dość, dajcie mi spokój. A pieniądze? Ostatnim razem zapłaciłam więcej niż musiałam. Ale mamy... To, że je zgubiliście, to nie mój problem. Odłóż pudełka. I sio. Czy to wszystko? Sama ułóż swoje pudełka. Kłamca. Co? Czy jestem kłamcą? Chwila. Powiedziałam chwila. Tak w klatce. Nie w zwykłej, ale w złotej. Hej! Wypuśćcie mnie! Proszę. O, Krysiu, dla ciebie to zwykle. A macie coś bardziej wyrafinowanego? Wiesz, sushi, makaron. Jest kasza i ciasteczka owsiane. Zatrzymaj to. Oskarżę się dyrektorowi. Ta rozmowa jest skończona. Jak można to jeść? No, jest to całkiem znośne. Z sosem jest nawet spoko. Nie przy mnie, proszę. To szkoła, a nie restauracja. Restauracja. Świetny pomysł. Za mną. Hej, a co ze mną? Proszę bardzo. To już inna sprawa. Wow, tu jest tak pięknie. Tak i drogo. No. No. Dziękuję. Usiądź. Tak. Cześć. Zapraszamy do restauracji. Proszę. Weźmiemy wszystko. Co? Wow, świetnie. Rozumiem. Zrobimy to w najlepszy możliwy sposób. Dzisiaj zajmiemy się właśnie tym. Tak, dziękuję, Krysiu. Proszę bardzo. Robi się gorąco. Podmuchaj na mnie. Czy mamy poprosić ich o włączenie klimatyzacji? Nie, mogę się rozchorować. Prosiłam tylko, żebyś dmuchał. I chcę ci przypomnieć, że to ja płacę za wasz lunch. Okej. Mocniej. Słabiej. Tak jest dobrze. To pięknie pachnie. Chyba jestem gotowa zjeść wszystko. Chwila. Najpierw spróbuję. Powinnam wiedzieć, za co płacę. Za słone. Za kwaśne. Ble, zbyt słodkie. A to nie jest smaczne, zabierz to. Cóż, jestem pełna.
A makaron faktycznie był dobry. Ciekawe, czy w jadalni została jakaś kasza. Chyba nawet nie zostały ciasteczka. Koniec jedzenia. Możemy iść. Auć. Aha. Jestem tak najedzona, że nie mogę wstać. Ratunku. Zjadłaś, to wstawaj. Jak śmiesz tak do mnie mówić? Nawet mówienie jest trudne. Kelner! Czy dostarczacie? Tak, oczywiście! Gdzie mamy dostarczyć? Mnie. Do szkoły. I to szybko. Dobrze, wszystko gotowe? Tak. Po co to ciasto? Ale chciałam, żeby wszystko było pięknie. Zrobiliśmy to pięknie. Zabierz to stąd! A ona tu idzie! O, nie zdążyliśmy na czas. Cześć, Krysiu! Witaj w naszej klasie! Baw się dobrze! Może być. Wasze pieniądze? A po co jest to ciasto? No cóż, to jesteśmy... My mamy imprezę, ty jesteś tu po to, by się uczyć. Proszę, zdmuchnij świeczki. To pomysłowe. Hurra! Testy! Wasze testy! No dobrze. Algebra, fizyka, chemia. List miłosny? O, to moje! Dobrze. List miłosny? Nasze dziecko jest zakochane! Kropne. Co się stało, Krysiu? Czy w teście jest jakiś błąd? To nie ma nic wspólnego z testami. Spójrzcie na to. Co widzicie? Stół, krzesło... Prosiłam o huśtawkę. Huśtawkę! Ale myśleliśmy, że żartujesz. Jak zrobić huśtawkę w klasie? To niemożliwe. Aha, macie 5 minut. Chcę mieć huśtawkę, albo wszyscy będziecie moimi byłymi kolegami z klasy. Dobra, szybko, mamy 5 minut. Odłóż to ciasto! Ale mama je piekła. Więc zostaw to. Myśl, myśl, myśl. Mam pomysł. Zaczynajmy. No i pięknie. Chcieć to móc. A może kawałek ciasta? Dzień dobry. Oho. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto powiedział, żeby mnie upuścić? Krysiu, czy możesz mi wyjaśnić, co tu się dzieje? Próba zabójstwa milionera. Chce pani ciasta? Nie, dziękuję. Siadajcie na miejsce i zaczynamy lekcję. Zabierz to ciasto, Marlenko. Krysia jest najlepsza. Jestem pewna, że jest. Zmazać to w tej chwili. Chodźmy. Zostaw to, zapłaciłam za to. Krysiu, ja potrzebuję czystej tablicy. Jesteśmy w placówce oświatowej, a nie na kanale mediów społecznościowych. Jak ty niby chcesz uczyć miliardera? A, mylisz się, Krysiu. Wyluzuj. Dobra, mam dość nauki. Poniżej znajdują się testy do wszystkich przedmiotów. Możesz iść do domu, a my urządzimy imprezę. Prawda, ludzie? Zmieniłaś się, Krysiu, i to nie na lepsze. Nie jesteś już najlepszym uczniem w tej szkole. Twoje zachowanie i postawa są okropne. Ona skończyła. Twój też. A tak w ogóle to jesteś zwolniona. Tak, zwolniona. O, Krysiu, co ty robisz? Uspokój się. Pójdę do dyrektora. Wiesz co? Idź sobie. To coś niemożliwego. Pieniądze mogą zrujnować każdego, nawet najlepszego ucznia. Chwila, panie Klaudio, jesteśmy z panią. Nie potrzebuję nikogo. Znajdę sobie własnych przyjaciół. A jeśli nie, to ich kupię. Ale cringe. Ma coś w sobie. Wiem. Biedę.
O, Ariana Grande. Kocham ją. Ja też. Czy wierzysz, że dzisiaj ma koncert? Tak, a bilety kosztują krocie. Aha. Mhm. Niestety. Widziałaś jej ostatniego TikToka? Cześć wszystkim. Teraz. Nic nie mówicie. A chciałam zaprosić was na koncert. Wow, Ariana Grande? Skąd je masz? Dla mnie nic nie jest niemożliwe. Idziecie czy nie? Tak. Bardzo chcemy. Super, ale najpierw trzeba się przygotować. Ostatnia poprawka. Kochamy Krysię? Kochamy Krysię. No już. Możecie być bardziej uradowane. Nie lubimy Krysi. Nie lubimy Krysi. Nie lubimy Krysi. Nie lubimy Krysi. Stać. To nie tak. Kochamy Krysię. Sama sobie tańcz. I przyjaźnij sama ze sobą. A bilety na koncert? Nie interesują mnie. To nic. Znajdę kogoś, z kim będę mogła pójść. Halo, halo, Ariana. Pójdziesz ze mną na swój koncert? To? Krysia. Halo. Halo. Co tam masz? To samo, co zwykle. Owsianka, owsianka. Wszystkie oczy na mnie. Hej. Krysiu. Znowu będzie nam coś dawać albo proponować. Aha. Uczniowie, czeka na was dzisiaj nowe menu. Koniec z płatkami i macie burgery na mój koszt. Burgery. Chwila, musi być w tym jakiś haczyk. Może nie? Owsianka jest naprawdę okropna. Też racja. Ale mam jeden warunek. Trzeba zrobić zdjęcie swojego lunchu i umieścić z hashtagiem Dzięki Krysiu. A nie mówiłam? Nie, nie możemy. Mój telefon się zepsuł. A mój padł. Och, to nie problem. Wszystkie dostaniecie nowego iPhone'a. Teraz zróbcie zdjęcie. Hashtag Dzięki Krysiu. A co ty robisz? Nie tak robi się zdjęcia, co fotografujesz. Zrób zdjęcia jedzenia, nie siebie. Zabieraj to. I burgery też. Ale dlaczego? Boimy się, że złapiemy gorączkę złota. I staniemy takie jak ty. Aha. Ha, piękna, bogata i popularna. Nie, narcystyczna. Samolubna. I samotna. Co wy wiecie? Ja jestem jak nowy iPhone. Trudno mnie kupić, łatwo stracić i nie sposób zapomnieć. Już zapomniałyśmy. Nowy manikir? Tak. Dziewczyny, kupiłam wam nowe mundurki szkolne. Do Balenciaga. Weźcie to. Nie musicie mi dziękować. Ach tak. Nie podoba im się mój koncert. Nie lubią burgerów, nie lubią iPhone'ów, ani modnych ubrań. Mam dość. To wy odwróciłyście się ode mnie, a nie ja od was. Znajdę nowych, bogatych przyjaciół. Mogę to dostać? Kupmy to. A ja chcę samochód. Masz prawo jazdy? He, można było też kupić prawo jazdy. No to zróbmy to za kilka lat. A więc tylko samochód. Kupmy go. Ludzie, może zatańczymy. Urządźmy imprezę. Tak. Macie rację. Zwykły taniec nie jest dla bogatych ludzi. Ale mam pomysł. To dobra impreza! To dopiero bogaty taniec. Krysiu, jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Nie, moją! Hej, ja znam ją od godziny. Hej, znałam ją wcześniej. Jesteście oboje moimi najlepszymi przyjaciółmi. Tylko wy mnie rozumiecie. Ha, co? A, nieważne. Najważniejsze, że jesteśmy razem. Dlaczego nie pojedziemy wszyscy na Malediwy? A może kupimy Malediwy? To niemożliwe.
Dla mnie nic nie jest niemożliwe. Kupujmy. Haha, bingo! Jedziemy na Malediwy! 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 Lećmy na Malediwy! To jakaś pomyłka. Krysiu, kiedy lecimy? Spakujcie się, samolot czeka. Juhu! Jedziemy na Malediwy! Dobrze, sprawdzę konto. $10? Nie. To niemożliwe, to nieprawda! Co? Nie mam już żadnych pieniędzy. Ale jesteśmy przyjaciółmi, prawda? Nie potrzebujecie pieniędzy za przyjaźń. Nie ma pieniędzy, nie ma przyjaciół. Ale tak dobrze się dogadujemy. Nie rozmawiaj z nami! Nie podoba mi się to. Aha. Nie dzwoń i nie pisz do nas. Aha. Nigdy. Chodźmy! Tak! Tak. Za pieniądze nie można kupić przyjaźni. Szczęścia też nie. Co ja zrobiłam? Straciłam wszystkich przyjaciół. Zostało tylko $10 i puszka coli. Szkoda, że nigdy się nie wzbogaciłam. Hej, Damian! O, cześć! Odrobiłeś pracę domową? No cóż, ja spisałem wszystko. Ups! Daj mi to! Ej, co ty robisz? O, patrz, kto nadchodzi! Najbogatsza dziewczyna w szkole! Ale coś jest z nią nie tak. Tylko zobacz, jak ona wygląda. Tak, rzeczywiście. Krysiu, co się stało? Może zabrakło ci pieniędzy? Albo przyjaciół. Przepraszam, myliłam się. W bogactwie nie chodzi o pieniądze. Tylko o was. Moich przyjaciół. I... no tak, proszę... O, zobacz, to ja! To zabawne! Tak! A to Anetka! Wstyd mi. Już nie będę. Ale wciąż kogoś brakuje! Jest tam Marka? Tak! Daj mi go! Tak, lepiej! Aha! Więc teraz jesteśmy przyjaciółmi. Przyjaciele! Oj. Krysiu, moje biuro jest wolne, prawda? Tak, jasne. Super! Niech ktoś pomoże! Drzwi się zablokowały!